Gimnazjaliści dzielą się pieniędzmi ze starszymi kolegami, których namówili do kradzieży. Są zadowoleni, bo sądzą, że wszystko poszło zgodnie z planem i nikt ich nie podejrzewa. No i zgadza się. Dzięki, panowie. Widzisz, dało radę. Tutaj wchodzili. Na pewno? Renata wraz z Andrzejem Lesickim odnajdują Olka i Pawła. Chcą sprawdzić, czy uczniowie rzeczywiście mają coś wspólnego z kradzieżą pieniędzy ze szkolnej zbiórki. Ładnie. Tak? Nie, my się tylko rozliczaliśmy. Z czego się rozliczaliście? No bo ja sprzedałem telefon. No, telefon sprzedał. Tak? A to czemu puszka jest otwarta? Co robią tutaj te pieniądze? O co chodzi? Może wyjaśnicie mi tę sprawę? To Kasper, on skąd wymyślił? To ja, to ich wina, oni potrzebowali pieniędzy, nie ja. Spada. Czyli co, to cała zbiórka to była tylko wymówka, żeby zebrać hajs? No, ale panie profesorze, mieliśmy ważny powód. Ważny powód? Jaki ważny powód tłumaczy kradzież pieniędzy? No nieważne, oddamy kasę i tyle, dobrze? Pieniądze i tak oddacie, teraz idziemy do dyrektora, raz, dwa. A to my sobie pójdziemy z... Nie, nie, wy sobie pójdziecie też do dyrektora, cała czwórka. Renata, proszę cię, zbierzesz te pieniądze i puszki. Że wszystko przez was. Jasne, lepiej, nie? Czemu ta Renata nie mogła przyjść dwie minuty później? Schowalibyśmy całą kasę i byłby spokój, a mamy przypał. No cóż, musimy się chyba pożegnać z tymi butami. I co powiemy chłopakom z osiedla, jak zapytają, gdzie kasa? Od początku nie podobał mi się ten plan ze zbiórką. Wiedziałem, że jak taka akcja jest na poważnie, to bardzo ciężko jest cokolwiek ukraść. Kurde, wszystko przez to, że chcieliśmy z Olkiem polansować się w drogich butach.